Jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Wstrzymując oddech, niezłomny Lombak spenetrował głębiny. Ratchet wiedział, że musi się wynurzyć, by zaczerpnąć powietrza. Co to za jedni? Zdaje się, że ameboidy. Z moich danych wynika, że powstały w zakładach Dreka jako wsparcie robotów bojowych. Kolejni wrogowie, przygotować się! Wciąż ich przybywa! Załatwiony! Przeciwnicy wyeliminowani. Brawo! Czekaj, to rarytanium? Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie? Tutaj wybierasz broń. Wyjaśnię ci wszystko, na przykład... Do tego będzie ci potrzebne rarytanium. Teraz użyjemy mojego. Najpierw musisz wybrać jedno z pól. Te elementy łączą się ze sobą. Śmiało, utwórz pełny łańcuch. No dobra, potwierdź transakcję, aby sfinalizować. Hej, otoczyłeś tajemniczy obszar. Ot i cała filozofia. A teraz to sobie przetestuj. Uważaj!
jesteś specem od niszczenia. Grim kiedyś powiedział mi to samo. Znajdziemy wyjście. Ratchet skakał i skakał i skakał. Serio? O co biega z tym skakaniem? Przeklęci Mlarnowie zakłócili łączność. Kto nas teraz uratuje? O, witam. Jak miło cię widzieć. Miałem... Ej, czy my się nie znamy? Mam teraz malutkie déjà vu. Nie sądzę. Ha, najwyższy czas udrożnić ten mój baniak. Mniejsza. Próbuję przesłać SOS do Strażników Galaktyki, odkąd pojawił się tu Drek. Całe to miejsce roi się od blargiańskich desantowców. Musimy cię wydostać. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie przekażę infobota na ręce kapitana Quarka. Byliśmy w drodze, ale statek został zestrzelony. Możemy rzucić okiem? A, jasne. Zwędziłem go od jednego z blargiańskich żołnierzy. O, dzień dobry. Kłania się Alonzo Drake. Prezes Drake Industries. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego 300 ciężkozbrojnych robotów, jak gdyby nigdy nic, maszeruje w stronę pancernika klasy G. Odpowiedź jest prosta, drodzy. Postęp. Lata temu pod ziemię wygnało nas skażenie, które zostało lub nie zostało, choć pewnie to drugie, wywołane przez firmę mego ojca. Od tego czasu przerzuciliśmy się z robotyki na budownictwo planetarne. Jako, że właśnie domykamy projekt, musimy zrobić wszystko, by utrzymać harmonogram. W tym przypadku oznacza to, że nasza armia robotów musi po prostu zniszczyć tych, którzy chcą nas powstrzymać. No, dobre wieści? Nikt się nas nie spodziewa!
Tak więc usiądźcie sobie wygodnie i delektujcie się myślą, że zakłady Drake'a pracują właśnie dla was. Drake Industries nie pracują dla ciebie. Widzę, że mamy mały problem z transportem. Może spotkamy się przy waszym statku i naprawimy tę maszynkę. Geronimo! Czy on właśnie zjechał rurą ściekową? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga na dół. Spróbujmy! To co? Jeszcze raz? O, burmistrz Bukłosz ma kłopoty. Naprawa statku poczeka. Trzeba mu pomóc. Wow, sporo tych niemilców. Cholerni blargowie, jak... Uwaga, mieszkańcy. Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas... Telefon sugeruje, byście zostali w domach. Kora Verolux, najmłodsza strażniczka galaktyki w dziejach tej formacji. Uwaga! Blargiańscy najeźdźcy! Zostawiliśmy wam kilka wiadomości związanych z waszą bardzo agentą. Nie sugerujcie, że nas unikacie. A jakby co? To macie sporo wiadomości do odsłuchania. Blargowie, wciąż nie dostaliśmy protokołu. Powiem, że macie problemy techniczne, więc przyszłem na słuchawkę, by sprawdzić, czy jest wyjątek. Mam znajomego, żeby do mnie zadzwonił, by upewnić się, że nie ma przerw w działaniu usługi. Po naszej stronie wszystko działa. Jak znajdziecie chwilę, to drętnijcie do nas. Jeszcze nie koniec. O nie, wystrzelałem się.
Blargowie, to znowu ja, burmistrz Bukłop. Ojej, jest ich więcej. To pewnie statek burmistrza. To wiadomość dla strażników galaktyki. Prosimy was o pomoc, mówi Agnok Bukłosz, burmistrz krateru Tobruk na Nowalis. Burmistrz Bukłosz nie przeżyje bez naszej pomocy. Bezpiecznie? Dziękuję, dziękuję. Myślałem, że jest już po nas. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dlaczego Drek chce pana zabić? To mój bratanek, Skid McMarx. Chwila, Skid McMarx? Ten dyskolotkarz? Przysłał mi tego infobota z Aridi i teraz Blargowie nie dają mi spokoju. Proszę, zobacz. Hej, wujku Bakłasz! Tu Skid McMarx, twój bratanek! Jestem z agentem na wielkim otwarciu mojego sklepu sportowego na Aridi. Rany, co tu się działo! Poznałem mnóstwo ludzi! Fanów, celebrytów, moich cudownych sponsorów. Rozdawałem nawet autografy takim dziwnym stworzeniom, blargom. Chyba robią coś na Aridi. Chwila, momencik. Hydrokolektor. Totalnie super nielegalny aparat do przemieszczania wody. To chyba nie powinno wpaść w moje ręce. Zatrzymać go! Ma przy sobie schematy! Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po mojego agenta i do rzecznika, bo nie! Nie dzwońcie do nich! Zadzwońcie po kogoś, komu na mnie zależy! Nie chcę umierać! Zdaje się, że Skid McMarx ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Udało ci się! Uratowałeś sektor, przyjacielu! Wpadnij do mnie, to nareperuję ci ten statek! Uwaga, obywatele! Wasz burmistrz jest cały i zdrowy! Uratował mnie pewien futrzasty jego roboprzyjaciel. Wracam do regularnych godzin urzędowania co trzeci wtorek od 10 do 10.30. Tak, Ratchet i Clank ruszali naprawić statek z pomocą hydraulika. Nie wiedzieli, że wkrótce staną przed wspaniałością, że usłyszą dźwięk napinających się mięśni. Lecz najpierw musieli pokonać mózgożernego zombie tyranozaura. Momencik, nie przypominam sobie żadnego tyranozaura. Niech ci będzie, nudziarzu. No dobrze, chyba już wszystko gra. Obiecaj, że przekażesz infobota Quarkowi. Obiecuję, dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, widzimy się w reboocie. Hej, szukasz broni? Zapraszam do biura. Po prawdzie nie mam biura, ale może dostanę, jeśli zostanę sprzedawcą miesiąca. Na twoim miejscu kupiłbym to. Skid! Thank you.
czujesz? Ciesz się swoim nowym protonowym dudnikiem! Mogli nie tylko wyznaczać cele podróży, ale także poczytać zaczerpnięte z galaktycznego almanachu ciekawostki na temat planet.